Siema, z tej strony Danon. Zaczynamy trzeci odcinek kariery Legio Warszawa. Zmieniliśmy sobie Dąbrowskiego na środek obrony za Czerwińskiego i oczywiście Moulin za Langilla na lewą pomoc. A no w sumie albo na środkowego pomocnika, jak to lubi, jak to woli, no nie ma to w zasadzie większego znaczenia. Radowicz. Interesuje mnie jego wiek. Ma 32 lata, no dosyć stary. Myślałem, że będziemy go trenować, ale jednak nie. Zagramy sobie mecz z Lechem Poznań. Jak widać po tabeli, jesteśmy na miejscu piątym. Pierwszy jest Lech Poznań właśnie. Więc zagramy sobie ten mecz. Mam nadzieję, że mecz będzie zwycięski. Nawet musimy wygrać go, ponieważ jesteśmy troszeczkę z tyłu w tabeli. Rzuty karne oczywiście postrzelimy sobie kilka razy. Okienko? Nie, jednak. Tuż pod strzałka obok. Dobra. To wystarczy. I zaczynamy mecz. Legia Warszawa, Lech Poznań. Na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie sporo walki. Ale już Kucharczyk. Kucharczyk do Moulin. Do GGFO do Moulin strzela, ale zablokowany ten strzał. No i już szybkie odzyskanie. No i teraz mam nadzieję, że był chyba faul. Jednak sędzia nie widział go, sędzia nie odgwizdał faulu i nadal ma piłkę Lech Poznań. Ma Kuszewski, ale strata i odbieramy piłkę. No i już teraz GGFO. Dobrze, teraz do Kucharczyka. Kucharczyk faulowany. To musi być żółta kartka. Tak jest, jest żółta kartka. Pierwsza dla Lecha Poznań, pierwsza w dzisiejszym meczu i... A teraz pora oddać jakiś pierwszy celny strzał na bramkę chociaż. Być może nie pogniewam się, że będzie to bramka. No i Nikolić, nasz napastnik. Niech on... A nie, to jednak... Kładzaszwili do rzutu wolnego się przygotowuje, ale ja chciałem, aby to był Nikolić. No i właśnie teraz mamy go. Dosyć dobry strzał wyjdzie z tego. Nie, jednak nie. Obok bramki. Piłka poza siatką bramki rozpoczyna Lech Poznań od bramki. Oj, teraz dużo walki. No i teraz czy dojdzie tam Guillerme, czy może jakoś pomyli się kadar w obronie? Nie, wybijają raczej. Raczej spokojnie na razie. Moulin. Oj, teraz słabe podanie tutaj było. Daleko wybijają znów Lechici. Na razie wygrywają w Ekstraklasie walkę o puchar. Czy to się na coś zda? Zobaczymy. Gajos, ale już teraz Dąbrowski. Świetne odebranie. Oj, ten Nikolić to jednak słaby rozgrywa to spotkanie. Potrzeba nam jakichś nowych zawodników. Na pewno młodych. Perspektywicznych. No, marzy mi się Kingsley Coman i Renato Sanchez z Bayernu Monachium. Więc będzie ciekawie. Będzie na pewno ciekawie. A już Moulin. O ile nam do tego fundusze i budżet transferowy pozwolą na ściągnięcie tych dwóch zawodników. Zobaczymy. Na razie Szymon Pawłowski rozpędza się z piłką. Szymon Pawłowski już dośrodkowuje, ale nikogo tam nie ma. I przejmujemy z łatwością tą piłkę. Kucharczyk. Dobrze, na razie spokojnie. Kluszek, Moulin. Nikolić. Sam, nie. Spokojnie, rozgrywamy tu akcję. Troszeczkę może przyspieszmy. Bo jednak...
dobre podanie do Nikolicia, przepchnięty. Jednak nasz zawodnik dopomina się faulu, no i my na ekranach. Pokazuje nas kamerzysta, ale teraz Guillerme, groźna sytuacja, Guillerme do środkowej, do Nikolicia, jeszcze Mulem będzie poprawka, ale niestety nie zorientował się już, żeby tą piłkę odebrać. Graczem Lecha Poznań, Robak na rzut z autu. Rozpoczyna Legia. Kucharczyk do Mulem. Rozpędza się z piłką Mulem. Nie ma nic, czysto. Wilusz na rzut z autu. Legia przy piłce. Legia stwarza sobie groźne sytuacje. No i teraz Nikolici zablokowany. Teraz nasz zawodnik. Musimy wygrać ten mecz. Musimy wygrać i odrobić kilka punktów do Lecha Poznań. Niestety na razie ciężko. Na razie idzie ciężko. Mimo, że przeważamy w tym spotkaniu. Na pewno nie będzie łatwo. Na pewno musimy powalczyć. GGFO. Oj, teraz nie było to tak piękne zagranie, ale już Arui. Trałka. No i teraz co zrobi? Do tyłu, do Kadara. Kadar do Trałki z powrotem. Środek pola. Gajos spokojnie rozgrywa piłkę. Lech Poznań. Robak. Szymon Pawłowski już na skrzydle. Bardzo dobrze. Wbiegł w nasze pole karne. Już jesteśmy przed bramką. No i teraz strzał Kadara i broni Arkadiusz Malarz. Fantastyczna interwencja naszego bramkarza i nadal 0-0. 34. minuta meczu. Czy to będzie ta przełomowa minuta? I teraz strzał i jednak nic z tego nie wyszło. Fatalnie Tetech. Bereszyński. Kruszek. Teraz długie podanie do Guillerme. Guillerme bez najmniejszych kłopotów. Ale teraz Bereszyński. Bereszyński do Nikolicia zablokowany. Nikolicia, ależ mieliśmy teraz szczęście. A większe szczęście oczywiście mieli Poznań. No i teraz jeszcze raz sytuacja. Ale po raz kolejny. Nic nie mamy z tego. Wilusz, podanie 83 do 84, pokazuje nam realizator, Trałka, Nikolić wysoko pressingiem, no i odzyskujemy piłkę, nie, jednak nie, wygrywa główkę zawodnik Lecha Poznań, no i Pawłowski, Szymon Pawłowski, Gajos, ale spokojnie już, odzyskujemy tą piłkę i mamy szansę na atak pozycyjny, no ale już szybko legioniści. Guillerme, no i teraz może jakieś przyjęcia, no ale mamy tą piłkę, Chruszek, on na pewno jej nie straci, utrzymał się przy piłce, teraz Kucharczyk do Chruszka, Chruszek, ale nie zorientowaliśmy się i tracimy tą piłkę, 0-0, koniec pierwszej połowy, już wisi w powietrzu, czy ktoś jeszcze strzeli bramkę, czy ktoś jeszcze przeprowadzi jakąś składną akcję, która zagrozi bramce rywali. Na razie 0-0. I koniec tej pierwszej połowy. Koniec pierwszej połowy meczu. 0-0. Będzie ciekawa druga połowa meczu. Musimy za wszelką cenę strzelić bramkę. Za wszelką cenę. Na pewno żadnej nie stracić i wygrać to spotkanie. A już widać, że nie będzie to łatwe. Gajos. Robak. Makuszewski. Gajos, Trałka, Dąbrowski, Guillerme, oj teraz, ale mamy szansę, bardzo dobra teraz piłka do Kucharczyka, Michał Kucharczyk, dośrodkowuje Kucharczyk, ależ teraz poszedł tam na Szczupaka, tym dumę, ale nic z tego, nadal 0-0. Był faul, czyli zagranie ręką. Ale rozpoczynamy od rzutu wolnego, no i teraz mamy szansę, dobrze, teraz wychodzi tutaj na pozycję Dumoulin, teraz świetna piłka tutaj, ale jednak zablokowany i mamy rzut z autu, było blisko, mogliśmy strzelać,
albo jakoś lepiej to rozegrać, no ale na razie przepadło, musimy tworzyć sobie sytuację i teraz raczej odzyskamy tą piłkę, tak jest. Guilherme, Guilherme, wysokość pola karnego, Guilherme. Guilherme, Kazaszwili. No i teraz Kucharczyk strzela i broni. Broni. Na nasze nieszczęście broni bramkę Szlacha Poznań. Pazdan, no i czy to było, co to znowu było? Robak po raz kolejny, rzut wolny dla naszego zespołu. Legia Warszawa przy piłce. Pazdan, krótko do Chruszka, Chruszek. Ale tutaj świetne podanie teraz. Prostopadły, no i czy to coś z tego będzie? No nie, jednak Ariuri wybija piłkę na rzut rożny. Mamy rzut rożny. Guilherme dośrodkowuje, Guilherme do Kazaszwiliego. Kazaszwili jednak wybijają piłkę. Ale Robak przyjmuje, Robak już przyjmuje piłkę. Pazdan, Pazdan wysoko w obronie wyszedł. I teraz świetne odebranie. Bardzo dobrze. Kazaszwili do teraz do no Nikolicia, no to na tej pozycji zawsze gra Guilherme, ale teraz dośrodkowanie, no i co z tego będzie? Nie ma rzutu karnego, nie ma. Jest rzut rożny, jest chociaż rzut rożny. Guilherme, Guilherme. No i teraz Michał Pazdan, Pazdan główkuje od bramki. Ależ ciężki mecz, ależ ciężkie spotkanie, no. Nie możemy sobie poradzić, nie możemy sobie poradzić z Lechem Poznań. Legia Warszawa na razie nie ma za bardzo pomysłu. I fatalne teraz wybicie. Aziz Tetteh. Teraz może nacisnąć go. Nacisnąć go bardziej, bardzo dobrze. Jest spalony, mamy piłkę. Bardzo dobrze. Moulin, Chluszek, dobrze, tutaj krótko grają, Kucharczyk, ale tutaj już nie poradziliśmy sobie, no i Wilusz, do bramkarza. Kucharczyk ostro atakuje, ale na nic się to zdaje, Kędziora, Kędziora. I znów odzyskujemy piłkę, czy teraz, czy to będzie jednak, czy to będzie ta akcja, nie, 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 niestety. Ale znów odebranie, jest jeszcze lepsza szansa na zdobycie tej bramki, no i już wpada w pole karne, nie, nic z tego, ależ wyłuskali piłkę spod nóg. Naprawdę dobrze gra Legia, naprawdę dobrze grają piłką legioniści. Kazaszwili, świetnie tutaj, ależ teraz strata, głupie błędy przed polem karnym, no i teraz kontratak Lecha Poznań. Makuszewski, no o, i teraz dobra piłka do Robaka, Robak, 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 ależ malarz, teraz interwencja, no zróbmy jakieś zmiany, bo na razie wygląda to słabo. Zejdzie GGOFO, za Jodłowca, Langille, za Moulin i Kazaszwili za Radowicia, tak jest, tylko zamieńmy sobie, a nie, jednak tak zostanie, na prawej stronie będzie grał Radowicz. Myślę, że to dobra pozycja dla niego. Więc zobaczmy, zobaczmy teraz. Dobrze, dobrze, tutaj nie powinno być problemu, no i Radowicz. Był na chwilę przy piłce, no i teraz Michał Pazdan, ależ było groźnie. Trochę przeszkodził Michał Pazdan w tym uderzeniu, ale teraz on rozpoczyna naszą akcję. Kucharczyk, Kucharczyk jest szybki. Jest piekielnie szybki, ale dogania go zawodnik Lecha Poznań, no i zobaczmy, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, no teraz Guilherme, no nie wierzę po prostu w to, co robi bramkarz Lecha Poznań. Po raz kolejny wychodzi, wyłyskuje, zabiera nam piłkę, a my nie mamy nawet nic do powiedzenia. Znów spalony. Rozpoczynamy kolejną akcję. Spokojnie. Może trochę dłużej piłko, no i dobrze, teraz. No i teraz dobre podanie, ach, prostopadło, ale teraz jednak gapnęli się. Gapnęli się z tym podaniem. Gracze Lecha Poznań, Trałka do środka, do Gajosa, Gajos. Teraz do Tetteha, ale nic z tego. Radowicz. Guilherme. Radowicz na skrzydle, Radowicz, teraz do niego piłka. Bardzo dobrze, tutaj. Nikolicz, Nikolicz strzela, no i broni, znów bramkarz Lecha Poznań. Ależ emocje, no nic nam teraz nie wychodzi. Nie możemy
nawet strzelić bramki Lechowi Poznań. Udało się to FC Basel, ale... Ale nie możemy znaleźć recepty na Lecha Poznań. No teraz to się Guilherme nie popilcał w ogóle. Tak w prosty sposób stracić tę piłkę. Między nogami mu uciekło, no niesamowite. No to jest ekstraklasa. To jest polska piłka, no i popatrzmy. Popatrzmy na te końcowe fragmenty gry. Dąbrowski, no i teraz. Jodłowiec, co zrobi Jodłowiec? Teraz do Kucharczyka, Kucharczyk. Do Langilla, Langille znów zablokowany i strata piłki. Kownacki. Ma dużo czasu, ma dużo siły i miejsca, ale już doskoczyli do niego gracze Lecha Poznań. Oj, przepraszam, gracze Legii Warszawa. No i teraz Jodłowiec. Do Nikolicia, Nikolic. Świetne teraz podanie, to musi być bramka Langille. I rzut rożny dla Lecha Poznań. Nie, przepraszam, dla Legii Warszawa. Wybijają daleko, jest jeszcze szansa, 4 minuty doliczone. Pazdan przy piłce do Radowicia. Radowicz już wysokość pola karnego. Guilherme na skrzydle. Guilherme dośrodkowuje. Guilherme tutaj do Nikolicia. Nikolic niestety nie dochodzi do tej piłki, ale jest koniec spotkania. 0-0. Nie odrobiliśmy, ale też nie straciliśmy. Nic, no szkoda bardzo, niestety. Taki jest sport. Nie możemy zawsze wygrywać. Przede wszystkim musimy się skupić na Champions League. To jest dla nas priorytet, wygranie, może nie wygranie, ale wyjście z grupy na pewno. A co będzie później, to się okaże. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy z grupy i z dobrym bilansem będziemy grać nadal w tych rozgrywkach. Zauważenie zawodnicy, no popatrzmy. Gabriel, no, to nas nie za bardzo interesuje. Korona Kielce, no z nimi to... No, będziemy musieli zgłosić reprezentację, no i będziemy musieli przede wszystkim zagrać. Zagrać będziemy musieli mecz. Legia wygrywa, tak jest, 2-1 z Koroną, bardzo ważne, 3 punkty na naszym koncie. No i teraz mamy mecz. Bardzo ważny mecz, ale jeszcze rozwój piłkarzy, musimy o to zadbać. Alvarez, on musi się rozwinąć, po raz kolejny przypominam o 10 punktów umiejętności. Jest to oczywiście do wykonania. Bayer Leverkusen, no, wymagający przeciwnik. Ale musimy to ogarnąć. Musimy to wygrać i musimy to ogarnąć. No zobaczmy. Kucharczyk, już jego ocena wzrosła do 70. Legia przed wielką szansą. Czwarty mecz grupowy. 2 remisy, 1 zwycięstwo. Teraz może będzie kolejny, no i jeszcze pograjmy sobie, ale tu był chyba spalony, oj, jeszcze się pomyliłem, no i oj, ładne to podanie. I jeszcze spokojnie, potrenujemy wykończenie może bardziej niż te śmieszne strzały. Oj. O, teraz świetne podanie. Ale teraz przestrzeliliśmy. Śmieszna ta bramka, ale ładnie wyglądało nawet. Strzelmy sobie stąd. Dobra. Zobaczmy, zawodnicy wychodzą na boisko. Bayern, Leverkusen, Legia Warszawa, Niemcy i Polska. Bardzo, bardzo ciekawy mecz. Będzie ciekawie. Çalhanoğlu do Bauchmann Gandera. Tak. Bender. Brandt. U siebie zremisowaliśmy. Bodajże 0-0. A nie, jednak było 1-1. Z tego co pamiętam z Barceloną było chyba 0-0. W 90 minucie mieliśmy bramkę wyrównującą, ależ teraz błąd naszej obrony. No już 4 minuta meczu, przegrywamy. Przegrywamy z Bayernem Leverkusen. No, u nich w domu. Na ich stadionie. Guilherme już rozpoczyna akcję. No, zobaczmy, jeszcze to jest dopiero początek spotkania. Nie należy się załamywać.
Piłka zaświli strzał, ale niestety ponad bramką. Nikolić podszedł wysoko. Baut, Martinger, Bellarabi, Hilbert, Chicharito, Bellarabi, znowu on, Bellarabi dośrodkowuje, uj, czy to będzie 2-0, nie, wybije Malasz. Ależ mieliśmy jeszcze Calhanoglu, ale teraz Gigiofo świetnie odbiera tą piłkę, no i już Muleu, długa piłka teraz bardzo dobrze do Kucharczyka, on jest szybki, on ma szybkość, no i już, teraz Muleu. Narzut rożny. Guilherme. Do Dąbrowskiego. Dąbrowski jednak słaba. Słaby ten strzał. Toprak przyjmuje piłkę, prowadzi ją. Podanie do Bellarabiego. Bellarabi jest szybki. Wypuścił sobie piłkę. Już wysokość pola karnego. Bellarabi. Uj, to będzie groźne. Nie, już sam strzał był beznadziejny. Bender ponad bramką i... Oj, Dąbrowski jeszcze ma kontuzję, no fatalna wiadomość, fatalne wieści dla nas. Dąbrowski musi teraz grać z kontuzją. Zmieńmy, zróbmy zmiany. Jak najszybciej, Dąbrowski ma kontuzję. Wprowadźmy tu może, nie rzeźniczaka, zróbmy tu zmianę za Jodłowca. Jodłowiec wejdzie na boisko. Do środka, no taka nasza mała zmiana, Masza. Może coś z tego będzie, może coś nam to da. Na pewno nic nie tracimy. Oj, dobrze, teraz Kucharczyk odzyskał. Troszeczkę szkoda, że się nie wystawiał, ale teraz dobrze. Jeszcze jedna kontuzja, no to już byłaby dla nas ogromna strata, gdybyśmy mieli dwóch kontuzjowanych zawodników. Chyba Guilherme leży na murawie, Dąbrowski bardzo dobrze. Dąbrowski, ale on chyba jednak nie jest kontuzjowany. Muleu, bardzo dobrze się zabrał z piłką. Muleu, niestety słabo teraz. Już to podanie nie było celne, no i jednak przywróćmy Jodłowca do gry Dąbrowskiego, skoro nie ma kontuzji, to nie ma co. A Guilherme jednak ma kontuzję. No i wejdzie sobie. Wejdzie Radowicz na jego miejsce, zobaczymy. Na pewno dobra zmiana to będzie. Zobaczymy, jak poważna jest ta kontuzja. Bardzo ciekawe. Jak zakończy się to spotkanie? Może teraz my strzelimy w 90 minucie bramkę na 1-1. A może bramkę na zwycięstwo? No ale na razie jeszcze nie czas o tym mówić. Jeszcze dużo czasu, jeszcze sporo emocji przed nami. No i Guilherme, on jeszcze mimo kontuzji biega, walczy o piłkę. Tak, Toprak, Brandt, widać tą dojrzałość Bayernu Leverkusen w tych podaniach, na pewno lepszy zespół, teraz Muleu, Kucharczyk, ale słabo jeżeli chodzi o wystawianie się do akcji ofensywnych, no i tutaj. No i teraz to znowu słabo, no nie wiem jak mamy się przeżyć przez tą obronę Bayernu Leverkusen, jest naprawdę bardzo ciężko. A taki głupi błąd jak ten to w tym meczu to jest naprawdę na wagę zwycięstwa, no i teraz fatalny strzał. Nasza grupa nie wyglądała tragicznie do dzisiejszego meczu. Mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu również będzie nieźle. Teraz dobre podanie, no Muleu. Do Kucharczyk. Rzut karny to jeszcze nie bramka, ale jest szansa na zdobycie gola. Kto będzie wykonawcą tego fragmentu gry? Tak jest, oczywisty faul. Kucharczyk znakomicie się spisał. No i teraz. Nie, to musi być Nikolić. To musi być właśnie on. Czy to jest Nikolić? Czy mi się jednak wydaje? Nie, to jest... Muleu, Nikolić, już on, no i teraz zmieńmy sobie pozycję do oddania strzału. Nikolić, dobry strzał będzie, tak jest, bramka Nikolicia, 1-1, 33. minuta meczu i Nikolić z rzutu karnego
Daje nam remis, daje nam bramkę wyrównującą. Fantastycznie, Nikolić teraz. Kapitalnie, kapitalnie rozkręca nam się ten mecz. Bender, Bender, Çalhanoğlu. Boutman-Tinger. Belarabi, no nie było tam faulu, no wydaje mi się, że jednak byliśmy faulowani, ale nic. Gramy dalej, dobrze teraz, bardzo dobrze bym powiedział, Michał Pazdan, teraz fatalnie, ale mule. On wie jak się ustawić, bardzo dobrze, oj, tak szybko go pochwaliłem. Ale nie ma faulu, nic z tego, no i teraz jakby Leverkusen, Bayer Leverkusen, ależ teraz bomba, Arek Malarz, to na pewno podniesie jego statystyki. Fantastyczna obrona Arka Malarza. I on znowu w ławie piłkę. Fantastycznie, fantastycznie nasz bramkarz dzisiaj się jest dysponowany. No i teraz Radović. Ależ stracił, ale teraz szczęśliwie ta piłka jednak wraca do nas. No i teraz Kaszaszwili. Fantastyczna piłka do Nikolicia. Nikolić. Czy wejdzie w pole karne? Nikolić. Nikolić. Ale mamy nadal piłkę. Nikolić. To Mulen. Mulen. No jest obok bramki. No i szkoda. Szkoda wielka, że nic z tego nie wyszło. Ale jest szybki. No i teraz Radović, Radović naciska. Toprak. Brandt. Brandt wybija, wybija tu piłkę. No i mamy szczęście. Mamy sporo szczęścia. GG of O, bardzo dobrze. No i teraz Nikolić, 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 Leno. Rzut rożny dla Legii Warszawa. Kaszaszwili. Radović z główki, nic z tego. Kucharczyk, Kucharczyk. Wchodzi w pole karne, strzela! Ależ teraz bomba Kucharczyka, ale broni, broni Leno. 4 minuty doliczono do tej pierwszej części gry. Chlusek. Kucharczyk, dośrodkowanie, no ale jednak słabe. No i przejmują piłkę Bartmantinger. Cicerito, Cicerito do Baumantingera, znowu on, Brandt, Brandt do tyłu, no raczej ten sędzia powinien zakończyć ten pierwszą połowę meczu i tak właśnie też się dzieje, końcowy gwizdek pierwszej połowy, 1-1 po 45 minutach gry, a w zasadzie po 49 minutach, bo 4 minuty były doliczone. Chluszek, właśnie on bardzo dobrze urywa się obrońcy, Chluszek, ale tutaj już za bardzo uwierzył w swoje możliwości. Dobrze, odzyskujemy piłkę Kaszaszwili. Bardzo dobrze, teraz GG of O. No i tracimy. Nie należy tak szybko pozbywać się piłki, trzeba nią pograć. Podania Kaszaszwili 83. Ale teraz Kaszaszwili, właśnie on odbiera piłkę. Radović. Radović przy piłce był przez krótki moment. Już Mulen, dobre podanie, ale czy dojdzie teraz? Nikolić! Nie, to był chyba Mulen. Albo Nikolić, nie jestem pewny. Nie chcę Państwa okłamywać, ale nadal 1-1. Dobrze, tutaj walczymy. Bardzo dobrze bym powiedział nad GG of O. Radović szybko, właśnie z tym graczem, no i teraz elegancko, Radović, utrzymuje się przy piłce, będzie groźny strzał, rajajajajaj, broni znów Leno. Kaszaszwili, wybija Bayer Leverkusen. I teraz Nikolić, ale machnięcie, no nie ma faulu. A również wydaje mi się, że powinien być faul. Drugi rzut karny, mile widziany. Dąbrowski. Odzyskuje piłkę, bardzo dobrze. Mulen utrzymuje się przy piłce. Mulen. Bardzo dobre teraz podanie do Kucharczyka. Kucharczyk. Ma miejsce Mulen! Słupek. Ależ mieli szczęście. Gracze Bayernu Leverkusen, no i... Wako, Kaszaszwili. Bardzo dobra teraz piłka. Świetnie do Nikolicia. Nikolić niestety jednak traci tą piłkę, no i
Belarabi przy piłce, Belarabi, ale już podwojenie, potrojenie, nawet krycie przez Legię Warszawa. Wysoko, wysoko, ale już Bayer Leverkusen dobrze rozegrana ta akcja, Cicerito, Hernandez rozpędza się lewą stroną boiska. Będzie dośrodkowanie, taki jest po ziemi, ale wybijamy tą piłkę, a nawet ją przejmujemy, Kazaszwili. Już, do Muleu. Dobra, piłkę teraz do Kucharczyk. Do Nikolić opanował. Utrzymał się przy piłce. Dobrze, ale już za dużo tego szczęścia po naszej stronie i jest już Belarabi przed naszym polem karnym. Belarabi dośrodkowuje. Ojajaj. No i teraz Malasz ma piłkę w rękach, bardzo dobrze. No i odbiera nam dziecinnie, prosty, łatwy sposób. Gracz Bayernu Leverkusen, Brandt, no chyba się pośliznął. Spokojnie, gracze Legii Warszawa rozgrywały tą piłkę. Świetnie, teraz Chruszek. Jest szybki. Teraz dobra piłka do Nikolić. Ale jest już zabrana piłka przez środkowego obrońcę Bayernu Leverkusen, Belarabi, do tyłu, do Hulbert. Ale zróbmy jakieś zmiany. Wprowadźmy kogoś nowego na boisko. Gigi Offon. Dajmy pograć Aleksandrow. I może... Nie będzie to Prijović. Będzie to Longile Zemulin. Wznowimy mecz. Zobaczmy. Co będzie w tych ostatnich 17 minutach meczu. Hilbert. Cały czas to on. Pazden tam go naciska, ale będzie nasza piłka. Tak jest, Malasz broni, świetnie. Świetna interwencja, no ale w prosty sposób. Podaliśmy im piłkę, no i Malasz po raz kolejny. Broni. To najpewniejszy punkt naszego zespołu. Bardzo dobrze, teraz Kucharczyk. Ale niestety nic z tego. Czy był ten faul? Tak jest. Kucharczyk, będzie żółta kartka? Nie, tylko słowne upomnienie. 78 minuta meczu. Był faul, tak jest. Faul Kucharczyka, no i teraz... Miejmy nadzieję, że jednak... coś się zmieni w tym meczu. Malasz. Świetna interwencja. I teraz długie wybicie piłki. Ale niestety... tracimy tą piłkę, tracimy. I dobrze teraz, i bardzo dobrze. I długa piłka teraz do Radowicia, ale chyba nie dojdzie, czy dojdzie jednak. To by było niezłe dośrodkowanie nawet. Idąc tym tropem. Dobrze, teraz Kazaszwili. Ale strata. Chicharito Hernandez, Çalhanoğlu. Aranes, Belarabi, Çalhanoğlu. Co zrobił? Nie możemy odebrać piłki. Dobrze grał. Utrzymują się przy piłce. No i teraz. Teraz! Ależ mieliśmy teraz dużo szczęścia. No i to jest rzut karny. Tak jest. To jest rzut karny. I żółta kartka. No fatalnie teraz. Fatalnie zachował się Bartosz Bereszyński. Wszystko w naszym bramkarzu. Wszystko w rękach Arkadiusza Malarza. Arek Malarz. Tak jest. Broni rzut karny. Arek Malarz. Ale dobitkę. Toprak jeszcze. Boczna siatka. Ależ mamy szczęście. 87 minuta meczu. Obroniony rzut karny. Fantastycznie. No teraz tego meczu trzeba pójść za ciosem. Trzeba teraz strzelić bramkę dającą zwycięstwo. No i czy to się uda? Bayern Leverkusen niemal już całym zespołem atakuje na naszej połowie. Ależ teraz odbiór. No, tak jest, był faul. Ale to już wszyscy się teraz wrócą i nie będzie. Nie będzie już tylu zawodników. Ale dobre teraz podanie, dobre. No i teraz do Nikolicia. Był chyba faul. No moim zdaniem był tam faul. Ale no, ależ teraz... Obok naszych nóg Nikolicia, no i Kampl, on musi stracić tu piłkę, no nie. Czy będzie faulował? Nie! Nic z tego, Kampl, no i fantastycznie teraz.
jeszcze raz. I jest, jest, koniec tego meczu. 1-1, no troszeczkę, troszeczkę szkoda. Mieliśmy swoje szanse, ale mecz był naprawdę wyrównany. Strzałów celnych po naszej stronie bardzo mało, bo tylko 2, po ich stronie 6. No to całkiem dobry wynik. A ja się z wami żegnam. Do następnego meczu, do zobaczenia. Jeżeli wam się podobał film, łapka w górę. Zostawcie miły komentarz. A tymczasem do zobaczenia. Cześć.